A, witam wszystkich fanów. Jesteśmy na aukcji samochodowej w Anglii. Tak wyglądają samochody. Jest ich pełno tutaj. Stoją już gotowe do odpalenia. O, ale piękna siódemeczka. Jest kilka alejek. Po kolei wjeżdżają do bramy. Cztery mamy linie, na których się tam handluje. Później wejdę do środka, pokażę wam, jak to wygląda. Na razie poustawiane tak. Są różne, możemy na przykład pokazać coś. Apisy są różne. Na przykład tu mamy fajną. O, to jest przed Mondeo. 10 roczek. I co? Walitry dieselek. 73 tysiące mili przebiegu. Dwa kluczyki, MOT jest sprawny, logbook jest tutaj. Tak wyglądają. A jest auto od chuja. Chuj aut. Ja jestem przewracany. No, ten stary mietek. Stary okularek, czego tu nie ma, widzę. 3-2 awangardę. 71 tysięcy mil, taniocha. Mały przebieżek. Jeden kluczyk. Petrol 3-2. Co on tam ma? Navi nie ma, Navi. O, ale 60 piena. Piękna 60, 90. Stary Jaguar. E60 piękna, czarna na Xenonie, 8 roczek. Pobijano, widzę, gdzie nagle 5131 3 diesel sporta. Piękne Hondki, Volkswageny, Mondeo, pełno Mondeosów. I co, tam jeszcze druga linia cała. Piękne Volvo R, R Design. To 30. O, 90 w kupeje. Na czerwonej papie. Słabo widać w środku. Więc co, z tych wszystkich czterech linii. Z tych wszystkich, przepraszam, tego placu całego. Tam wjeżdżają. Gdzie mrugają na kolejce i każdy po kolei staje i biją. Pan Mundka ogląda. No różne, podobno 600, 700, 800 aut, zależy jaki czwartek. Ale jest ta siódemeczka blizdów. Po lifcie już. Co tu ma? 190 przebiegów. Najechane, do czytania. Na razie kończymy na niej.